Witam serdecznie wszystkich. Matias 1 z tej strony. Mały pokaz możliwości kamer. Więc tak, faktycznie jest ciemno. No i ta widoczność jest mocno ograniczona. Tutaj chciałem chłopakom na forum pokazać, ile tak naprawdę widać w lusterku bocznym, na przykład lewym, czyli praktycznie no można powiedzieć nic, tak? A teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda na kamerze. Tu jest akurat przód, gdzie jest mocno doświetlony. Teraz damy sobie tył. Zobaczcie, ile widać rzeczy. Te linie nie są jeszcze dalej ustawione, bo nie mam czasu się pobawić z tym. Natomiast da się je opuścić i wyregulować, no ale zobaczcie, ile widać z tyłu. Tak naprawdę. Zobaczmy sobie jeszcze boki auta. Zobaczcie w bocznym. To auto jest lekko zakrzywione, taki jakby charakterystyczny banan. Jest to kamera soczewkowa, więc widać przednie i tylne koło. Tylne troszkę gorzej, natomiast no, przód dość dobrze. No i cały bok zwłaszcza, ona się wyłącza po czasie. Teraz drugą stronę, zobaczmy sobie. I widzimy, prawda, cały bok samochodu. No, przez telefon też tak troszkę to gorzej widać, w realu no wygląda to znacznie lepiej. Także, no powiem szczerze, no zobaczcie w tylnym lusterku, ile faktycznie widać. Ledwo mój aparat. Także tutaj, no przyznam szczerze, że widoczność jest dużo, dużo lepsza, jeżeli faktycznie komuś na tym zależy. Także taki mały popis kamer optyki Sony, w tych czterech kamerach, które są zainstalowane w aucie. No to tyle. Pozdrawiam, Matias 1.